Dzień dobry Państwu, dobry wieczór właściwie już. Mam nadzieję, tym, którzy mnie słuchają teraz, a może tym, którzy odsłuchają później. Stowarzyszenie Jana Karskiego poprosiło mnie o wygłoszenie krótkiego wykładu, czy też pogadanki o literaturze żydowskiej. Ja się zdecydowałem na jeszcze ten temat zawęzić i powiedzieć o literaturze hebrajskiej, właściwie jej początkach nowożytnej literatury hebrajskiej i jej zależności od tego, co po hebrajsku pisano wcześniej, czyli od piśmiennictwa religijnego. Więc będę zasadniczo mówił o tekstach sporządzonych, napisanych na przełomie XIX i XX wieku, czy też pod koniec XIX wieku, ale najpierw cofnę się dużo bardziej w przeszłość. Otóż pierwsza rzecz to jest problem języka hebrajskiego. Istnieje taki utarty pogląd, dość rozpowszechniony i we współczesnym Izraelu i też i nie tylko w Izraelu, że hebrajski to jest taki język, który po 2000 lat właściwie przebywania w takiej zamrażarce odrodził się pod koniec XIX wieku. Wspomina się nazwisko gramatyka Eliezera ben Judy, który ma faktycznie ulicę w każdym izraelskim mieście. Jest uważany za takiego ojca założyciela hebrajszczyzny, który opracował na nowo gramatykę, rozszerzył słownictwo i odrodził ją. Także stała się językiem mówionym. Językiem mówionym wpierw wśród pionierów, pierwszych żydowskich osadników w ziemi Izraela, a potem tak zwanym Jiszuwie, czyli już bardziej zorganizowanym osadnictwie od lat powiedzmy dziesiątych XX wieku, no i potem już oficjalnym językiem państwa izraelskiego od 1948 roku. Jest w tym oczywiście wiele prawdy, to znaczy hebrajski rzeczywiście się odrodził na wielką skalę i w tej chwili jest językiem wernakularnym, to znaczy językiem życia codziennego, mówionym językiem życia codziennego dla 7 milionów ludzi. Natomiast nie jest prawdą to, że on przez 2000 lat przebywał w czymś w rodzaju zamrażarki i właściwie i czekał, aż Ben Jehuda i pierwsi pionierzy przyjdą i go na nowo ożywią. To jest pogląd uproszczony i dalece nieprawdziwy. Hebrajski faktycznie, to jest kolejny argument na rzecz Ben Jehudy i jego zwolenników, hebrajski faktycznie przestał być językiem mówionym w starożytności i to jeszcze daleko przed wielką diasporą, zburzeniem świątyni jerozolimskiej i wygnaniem większości Żydów poza granice ziemi Izraela w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej. Żydzi, już większość wtedy Żydów mówiła albo po aramejsku, język aramejski był językiem mówionym, albo mówiła też po grecku w koloniach greckich w całym basenie Morza Śródziemnego. Hebrajski był już wówczas językiem przede wszystkim pisma, językiem Tory, językiem kolejnych ksiąg Biblii hebrajskiej, czyli tak zwanego Tanachu, prawda, czyli tego, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem. I jako taki funkcjonował jako język pisany. W związku z tym od starożytności, właściwie do dzisiaj można powiedzieć, że większość Żydów była dwujęzyczna, że dyglosja, czyli istnienie dwóch języków, języka pisanego, języka mówionego, była dla cywilizacji żydowskiej charakterystyczna. Pisano po hebrajsku, mówiono po aramejsku, potem mówiono po judeoarabsku, w ladino, widysz. Potem oczywiście zaczynano też pisać w tych językach, więc obydwa języki były używane. Natomiast ten język hebrajski, w którym faktycznie nie mówiono, to znaczy był językiem troszeczkę jak łacina, to znaczy językiem studiów religijnych, językiem nauki, językiem kultu religijnego, no bo oczywiście językiem synagogi, był zarazem językiem, w którym nie załatwiało się codziennych spraw. Natomiast jako język modlitwy, jako język piśmiennictwa, przede wszystkim piśmiennictwa religijnego, żydowskiego, hebrajski się przez te 2000 lat do XIX wieku już rozwijał.
Rozwijał się w synagodze, no bo w synagodze modlono się po hebrajsku, ale modlono się z modlitw, które powstawały, dodawano kolejne teksty, komponowano hymny religijne, pieśni, rozbudowywano korpus tego, co nazywamy sidurem, czyli modlitewnika. Nie wszystkie modlitwy żydowskie pochodzą ze starożytności, także i tu, i w tej sferze się język hebrajski rozwijał. Był używany i był rozumiany, tak? W pewnym sensie w jakiejś mierze był językiem również mówionym, no bo skoro czytano w nim Torę w synagodze w każdą sobotę, Torę, czyli Pięcioksiąg Mojżesza, czyli tekst hebrajski, przynajmniej jakaś część kongregacji, no wykształceni mężczyźni, ale też niektóre wykształcone kobiety rozumiały, co czytają. W związku z tym ten hebrajski też funkcjonował jako język, no, w którym wygłasza się Słowo Boże, wygłasza się teksty, prawda, i się prowadzi właściwie całość liturgii synagogalnej. Podobnie wszystkie teksty rabiniczne, skodyfikowana w II wieku już ery chrześcijańskiej Miszna, czyli pierwszy kodeks prawa żydowskiego, potem następne korpusy Midraszy, czyli takiej literatury uzupełniającej Biblię, kodeksy prawa żydowskiego, kodeks Maimonidesa Miszne Tora, już skomponowany, ułożony w Hiszpanii, potem w Magrebie w XI wieku, komentarze bardzo liczne do Tory i do innych tekstów Biblii hebrajskiej, takie jak komentarz Rashiego, duża część korpusu pism kabalistycznych, czyli mistycyzmu żydowskiego, to znowu to cały czas był język hebrajski. W Hiszpanii w wiekach średnich powstawała wielka literatura hebrajska, poezja hebrajska. Trudno powiedzieć, czy ona była świecka, czy ona była religijna, bo obydwie tematyki się ze sobą stale łączyły i przewijały, natomiast była niewątpliwie językiem tworzywym, z którego to robiono, był język hebrajski, że warto zapamiętać takie imiona jak Shlomo ibn Gwirol, Moshe Ewen Ezra czy Jehuda Halewi, to są poeci tak zwanej złotej hiszpańskiej ery, mówimy o X, XI stuleciu już ery chrześcijańskiej, czyli 1000 lat temu. Był to znowuż język mówiony, język śpiewany, język, w którym tworzono bardzo wyrafinowaną poezję. Co więcej, jako język, prawda, liturgii, jako język synagogi hebrajski właściwie został jedynym językiem Żydów rozproszonych na całym świecie. O ile tutaj w krajach aszkenazyjskich Żydzi mówili widysz, w Hiszpanii mówili wladino, na Bałkanach mówili też jeszcze w innym języku, w Magrebie, w krajach Magrebu mówili po judeoarabskim języku, czyli arabskim z komponentami hebrajskimi. Takich języków było wiele, to jedynym językiem rozumianym rzeczywiście wszędzie, no od Maroka po Łotwę, nie wiem, od Ameryki po Bliski Wschód był język hebrajski. I w tym języku hebrajskim pisano nie tylko księgi, nie tylko traktaty rabiniczne, ale także inne rzeczy, dokumenty życia codziennego, kontrakty ślubne, różne do kroniki gmin żydowskich były często pisane w języku hebrajskim. Korespondencja kupiecka między różnymi krajami, ona także ze względu na prawo żydowskie, halachy, które jednak było prawem skodyfikowanym i sformułowanym w języku hebrajskim, więc także rozliczne dokumenty dotyczące prawa własności, czy właśnie korespondencji handlowej, czy rzeczy lekarskich były, czy spraw cywilnych były w języku hebrajskim spisywane. Więc tak jak dobrze to ujął Chaim Nachman Bialik, czyli wielki hebrajski poeta aktywny na przełomie XIX i XX wieku, właściwie uważany za jednego z takich ojców hebrajskiego odrodzenia narodowego i współczesnej literatury, chociaż bardzo, bardzo zadłużony i zanurzony w wielu stuleciach dziejów języka hebrajskiego, mówił, że ten święty język, bo taki status zawsze hebrajski miał, prawda, w cywilizacji żydowskiej, Leszona Kodesz, był językiem tyleż elitarnym, co starożytnym, co narodowym spoiwem wszystkich Żydów.
Bialik wygłosił takie przemówienie w sali warszawskiej Filharmonii przed wojną. Jak wiadomo, Warszawa była drugim po Nowym Jorku największym żydowskim miastem świata, miastem, którym większość Żydów warszawskich mówiła jidysz, więc to była trochę prowokacja, ale Bialik, zwolennik hebrajskiego, wygłosił taką prowokacyjne przemówienie w 1931 roku i powiedział, że zawsze w jakimkolwiek żyjąc kraju i języku Żydzi utrzymywać muszą łączność historyczno-kulturalną z językiem hebrajskim. Ilekroć i gdziekolwiek łączność tę zerwano, tam Żydzi zanikali, ginęli. Pamiętać należy, że wyżycie się narodu możliwe jest tylko we własnym języku. Naród żyjąc w obcym języku jest narodem przetłumaczonym. Bo w tym oczywiście wiele przesady i wiele prowokacji. Żydzi funkcjonowali w wielu innych językach. Co więcej, język hebrajski też przyjmował inne języki. To nie jest tak, że on pozostał czysty i nienaruszony. Przeciwnie, bardzo się rozwijał przez wieki. Ale niewątpliwie Bialik miał tutaj rację, że język hebrajski miał zawsze ten specjalny status, nie tylko języka świętego, nie tylko języka Tory i tradycji rabinicznej, ale czegoś takiego, co jednoczy Żydów przez wszystkie kraje i wszystkie epoki. Co więcej, o ile rzeczywiście Warszawa na przykład no, w dwudziestoleciu mówiła jidysz, to w Hiszpanii jidysz tysiąc lat wcześniej, a Bialik się tą epoką bardzo interesował, nikt jidysz nie znał, mówiono właśnie w ladino po arabsku, judeo-arabskim, natomiast ten hebrajski był tym językiem znowuż nadrzędnym, prawda? I tak się rzeczy właściwie przez 20 wieków miały. Ten hebrajski się rozwijał. Wbrew temu, co znowuż się wydawało, że to tak stanęło w starożytności i potem odżyło w XIX wieku, czy jak niektórzy uważali, że ten hebrajski jednak dzięki temu, że był sam Bialik był skłonny tak uważać, że dzięki temu, że nie był językiem mówionym, to się nie zanieczyścił i pozostał świętą mową z czasów młodości, prawda, ludu Izraela sprzed 2000 lat, to też znowuż nieprawda. Nie ma czystych języków, języki stale używane, nawet niekoniecznie w mowie, prawda, używane w piśmie, stale przyjmują nowe formy, stale absorbują nowe słownictwo. Tak samo z językiem hebrajskim. Język hebrajski już w czasach starożytnych przyjmował słowa babilońskie, perskie, egipskie. Potem przyjmował dość dużo terminów greckich. A ze względu też na tę dyglosję, to znaczy dwujęzyczność bardzo wielu Żydów, także intelektualistów żydowskich, stale ulegał wpływom, a to arabskiego, a to aramejskiego, a to języków na przykład starofrancuskiego. Jeśli Rashi, wielki komentator Tory, coś objaśnia jakąś terminologię, która jest nie do końca jasna w jakimś miejscu pięcioksięgu, używa zapisanych literami hebrajskimi, słów francuskich. Dlaczego? No dlatego, że wychodzi z założenia, że jego najbliższym otoczeniu, czy jego gmina, czy ludzie, czy Żydzi mieszkający we Francji, to im będzie najłatwiej zrozumieć. A więc tłumaczy hebrajski na przykład na język francuski. Współcześnie, jak dobrze wiadomo, ten współczesny izraelski hebrajski, ten odrodzony, który odzyskał swoją wymowę starohebrajską, sefardyjską, pozbył się niektórych wschodnioeuropejskich naleciałości, ale z kolei się bardzo zabarwił, czy to językiem rosyjskim, ponieważ wielu ojców założycieli, prawda, i drugiej, trzeciej alii i później państwa izraelskiego byli to Żydzi rosyjscy, właśnie częściej rosyjscy nawet niż polscy i ten język rosyjski bardzo oddziałał. I mamy wiele słów współczesnych we współczesnym hebrajskim, które zostały zaczerpnięte właśnie z rosyjskiego, chociaż też jest wiele polonizmów. No i oczywiście dzisiaj wszechobecny język angielski w związku z tym tych anglicyzmów. W hebrajszczyźnie też jest bardzo, bardzo wiele i hebrajski się oczywiście tak jak każdy język rozwija się teraz od 100 lat, rozwija się inaczej niż rozwijał się wcześniej, bo nie zależy tylko i wyłącznie od synagogi, nie zależy od literatury rabinicznej, jest już językiem mówionym, który już uzyskał, prawda, kolokwializmy, slang, wszystko to, co ma każdy język używany na co dzień podlega bardzo szybkim przemianom, bardzo szybko się zmienia, z jednej strony się upraszcza gramatyka, z drugiej strony nasiąka słownictwem z całego
z całego świata. Tak, już jakby w globalnej rzeczywistości stał się też językiem globalnym. Nie zrezygnował z pewnych rzeczy, znaczy na przykład oczywiście hebrajski. Były takie pomysły, ale dość szybko zarzucone kiedyś, żeby zlikwidować alfabet hebrajski, to znaczy, żeby ten język zapisywać alfabetem łacińskim, co nie miałoby sensu też z punktu widzenia gramatycznego, ale no hebrajski wciąż oczywiście zapisywany jest tym alfabetem, którym jest zapisywany od 2500 lat, czyli alfabetem 22-literowym, spółgłoskowym alfabetem starofenickim, z którego potem oczywiście wziął się też alfabet grecki i wreszcie łacina. W końcu te litery, które mamy, prawda, alef, bet, gimel, dalet, to jest to samo, co A, B, G, prawda, czy alfa, beta, gamma, delta, to tylko tak dla przypomnienia, żeby nie uważać, że jest to zupełnie coś egzotycznego, jest to ten sam rdzeń, jest to ta sama gałąź rozwoju języka. No więc wracając jeszcze raz do hebrajskiego, bo to nam się cały czas przyda do zrozumienia, czym była ta literatura. Trudno mówić, że on został, że hebrajski się obudził z 2000-letniego snu, prawda? Albo że przetrwał do naszych czasów jako język czysty. Nie ma języków czystych. Imię Mojżesz, Moshe po hebrajsku pochodzi z języka egipskiego. Tak? Ojciec, założyciel religii, największy prorok i domniemany oczywiście, ale wedle tradycji faktyczny autor Tory, czyli Pięcioksięgu, Mojżesz, jego imię jest egipskie, to znaczy nie jest starohebrajskie, czy nie jest semickie. Słowa książka, sefer, prawda, czy czasownik lamat, uczyć się, wywodzą się z języka akadyjskiego. Słowo koszer, czyli koszerny, czyli zdatny do spożycia, zdatny rytualnie, zdatny do spożycia, to jest słowo aramejskie. Słowo piut, hymn, pieśń religijna, pochodzi od greki, tak? Pochodzi od greckiego poietes. Słowo dat, religia, prawo, to jest słowo perskie. Więc słowo avir, powietrze, to jest słowo greckie, air, prawda? I takich przykładów jest bardzo, bardzo wiele i oczywiście przytaczam je tylko dlatego, żeby pokazać, że nie ma tak, były takie próby podejmowane już w Izraelu, czy jeszcze przed powstaniem państwa, żeby oczyścić hebrajski na przykład z naleciałości diaspory, golusu. Tak? Uważano, że jak wracamy po 2000 lat do państwa, odbudowujemy własne państwo, to też ten język powinniśmy oczyścić. No, to jest taka cebula, którą można obierać w nieskończoność, bo niby dlaczego się cofać do czasów Miszny, skoro można by się cofać jeszcze przed czasy greckie i nagle uznać, że prawdziwy, czysty język hebrajski ufundowany na hebrajskich, na prasenickich rdzeniach, zbudowany z tych 22 spółgłosek i samogłosek oczywiście, których się nie zapisuje, no to ten czysty język to my uzyskamy, jak się wycofamy, całą kulturę cofniemy jakieś 2500 lat, tak? Oczywiście nie ma to żadnego sensu. Języki wszystkie się rozwijają i starczy zajrzeć do każdego słownika. Lepsze słowniki hebrajskie mają oznaczenia, z jakiej epoki dane słowo się wywodzi, czy jest to słowo biblijne, czy jest to słowo misznaickie, czy jest to słowo z jakiejś średniowiecznej hebrajszczyzny, czy współczesne, czy zapożyczenie. W każdym razie widać, jak wiele tych zapożyczeń i jak ogromna część języka powstała po czasach biblijnych. No dobrze, ale rewolucja rewolucją, ona jednak nastąpiła w czasach Ben Jehudy i po Ben Jehudzie od lat powiedzmy 10., 20., XX wieku coraz więcej Żydów przybywało już osiedlać się do ziemi Izraela, ale też i wielu intelektualistów w Polsce, Rumunii, Rosji, czytało hebrajskie gazety, czytało w ich artykuły, uczyło się hebrajskiego już jako języka nie tylko synagogi, ale języka, no, w którym można wyrazić różne świeckie treści, tak? Można na przykład tworzyć, próbować pisać literaturę, nie tylko komentarze czy traktaty, prawda, rabiniczne, ale również rzeczy, no już byśmy powiedzieli całkiem świeckie, chociaż to określenie jest dalece jak zobaczymy, nieprecyzyjne i niejasne. Więc hebrajski faktycznie zaczyna być językiem mówionym, nadrabia, przestaje być sztywny, jak językiem się mówi, teraz to trochę tak jakbyśmy z łaciną, prawda? Łacina też się oczywiście rozwijała przez wieki, ale zasadniczo no, poza,
poza środowiskiem lekarskim czy poza niektórymi dokumentami kościelnymi łacina nie jest językiem mówionym i trudno sobie wyobrazić sytuację, trzeba by ją gdzieś ożywić, znaczy stworzyć na przykład nie wiem, kawałek jakiegoś państwa, w którym ludzie zaczną mówić, zaczną się rodzić dzieci, które od urodzenia będą mówiły po łacinie i wtedy się nagle okaże, że ten język, który też ma ze sobą 2000 lat historii, nagle się nam zacznie bardzo szybko zmienić. I tak było trochę z hebrajskim, że on był jednocześnie staruszkiem, któremu kazano biegać, któremu się kazano bardzo szybko rozwijać. Oto się zaczęły rodzić już powiedzmy w latach 20. dzieci, dla których hebrajski był pierwszym językiem, które były wychowywane w języku hebrajskim. Były już nieżyjące, zamordowane ćwierć wieku temu przez fanatyka prawicowego, premier Itzhak Rabin. On się już urodził w ziemi Izraela jako syn, prawda, moszawników, pionierów w 21 roku i wychował się od początku w języku hebrajskim. Ani w jidysz, ani w rosyjskim, chociaż rodzina pochodziła z Rosji i oczywiście była rodziną właśnie jidyszową, tylko hebrajską. I to są tacy pierwsi ludzie, powiedzmy, urodzeni na początku lat 20., niektórzy wcześniej, 10., tacy, którzy już byli wychowani, którzy wychowali się w hebrajskim języku mówionym, przy rodzicach, którzy często też byli znowuż dwujęzyczni, więc to też taka dziwna sytuacja. Dopiero tak naprawdę po drugim pokoleniu możemy mówić o takiej pełnej jednojęzyczności. Ci z Państwa, którzy znają książki Amosa Oza, to wiedzą, że choćby jego taką autobiografię, wspomnienia, opowieści o miłości i mroku, on opisuje swoją sytuację językową, chłopca wychowanego w języku hebrajskim z rodzicami mówiącymi w 10 różnych językach, tak? Znaczącym po polsku, po rosyjsku, widzisz właściwie znających wiele języków, którzy podjęli decyzję, oczywiście też w pewnym sensie w dużej mierze ideologiczną, że ich syn będzie wychowywany w języku hebrajskim i ten hebrajski będzie jego pierwszym językiem. No dobrze, ale to Amos Oz to już niestety nie żyjący, ale urodzony w 1939 roku, a my mówimy jeszcze o epoce wcześniejszej, której powstają pierwsze dzieła literatury, no, takiej, którą zwyczajowo byśmy określili mianem świeckiej i takiej, którą byśmy nazwali literaturą, a nie piśmiennictwem rabinicznym. Ta różnica jest trudna do uchwycenia, nie zawsze, chociaż no, zasadniczo ktoś pisze albo powieść, albo właśnie komentarz rabiniczny do czegoś tam, do jakiegoś traktatu, czy do Tory. To jest skomplikowane, gdzie wymierzyć dokładnie tę granicę, no ale powiedzmy, że nazwijmy to tak, że powstaje, zaczyna powstawać ta literatura i tutaj warto wspomnieć o kilka nazwisk ludzi, którzy ją tworzą. To są tacy pisarze jak Abraham Mapua, aktywny w pierwszej połowie XIX wieku, później Mendele Moichersforim, zwany dziadkiem literatury jidysz, ale też literatury, współczesnej literatury hebrajskiej, bo pisze w dwóch językach. Poeta, o którym wspomniałem, który dzisiaj ma ulicę w każdym mieście izraelskim, jest właściwie takim, no powiedzmy, Mickiewiczem dla współczesnej kultury izraelskiej, czyli Chaim Nachman Bialik, prozaik Józef Chaim Brenner na przykład, Uric Tzvi Gnessin, to był pisarz, który próbował, żyjący na przełomie też XIX-XX wieku, zmarły w Warszawie w 1912, który próbował pisać po hebrajsku jak Flaubert, nawet wymyślił czas przeszły ciągły w hebrajskim, to znaczy dostosował pewne reguły gramatyczne po to, żeby monolog wewnętrzny, czyli kopiując pewne rozwiązania no, z tych języków, powiedzmy, bardziej zaawansowanych na polu literatury niż hebrajszczyzna ówczesna. Przekładał je na język hebrajski i tam próbował niektóre rozwiązania stosować, na przykład właśnie monolog wewnętrzny czy czas przeszły ciągły i wielu hebrajskich pisarzy, za którymi stały 2500 lat tradycji, od Tory, od pieśni nad pieśniami, od Księgi Hioba, od
wspaniałych zabytków literatury, no takich no właściwie kanonu literatury światowej, z drugiej strony sobie, jeśli na gruncie tej powieści, czyli tego, co się rozwija w literaturze rosyjskiej, polskiej, niemieckiej, francuskiej, angielskiej, często początkowo nie radzili, próbowali dopiero to robić i ta literatura hebrajska pierwszych dziesięcioleci, mówię o ostatniej, powiedzmy, ćwierci XIX wieku i początku XX wieku, jest czasami nieporadna, czasami eksperymentalna. Oni dopiero próbują, wykorzystują możliwości tego tworzywa, jaką jest hebrajszczyzna, wielowarstwowego, złożonego z iluś epok, do czegoś zupełnie nowego, czym jest pisanie, no właśnie, świeckich książek. Tak samo jest z użytkownikami tego języka, prawda, że ludzie, którzy uczyli się hebrajskiego jako języka mówionego w latach 20., no ten Itzhak Rabin, o którym wspomniałem, prawda, uczyli się zarówno na tekstach, które miały 2,5 tysiąca lat. No bo można przeczytać, współczesny Izraelczyk też przeczyta Torę, tak? Przeczyta Pięcioksiąg Mojżesza, jest w stanie zrozumieć właściwie bez trudu. No oczywiście słownictwo się zmienia, tak? Gramatyka się mocno zmieniła, no ale jest w stanie zrozumieć Pieśń nad Pieśniami czy Księgę Hiob. To jest dość unikalna sytuacja. Na przykład współcześni Grecy nie są w stanie czytać greckich tekstów starożytnych, prawda, bez pomocy słownika i tak. Tam tu się język dużo bardziej zmienił. No więc z jednej strony teksty, które mają 2,5 tysiąca lat, poezja, która na przykład ta hiszpańska, Jehuda Halewi, który miał 1000 lat, różne teksty rabiniczne, które mają 800 lat, midrasze, które mają 1500 lat, a zarazem na przykład wiersze Chaima Nachmana Bialika, które uczono w przedszkolach i w szkole nowohebrajskie, które miały 10-20 lat. Więc od razu widać, że poniekąd tak jak w każdej literaturze, że nie wiem, w Polsce polskie dzieci też się uczą z jednej strony Reja i Kochanowskiego, który już to jest jednak dość dawno, nie tak dawno jak Księga Hioba, ale dawno, no i współczesne jakieś literatury, tak? Język zawsze się składa z wielu różnych warstw, literatura zawsze się składa z wielu różnych warstw, ale niemniej to byli pierwsi użytkownicy, to by oni się mieli nauczyć mówić i pisać na tym tworzywie, które było. No i faktycznie, język hebrajski był zarazem taką śpiącą królewną, prawda, bardzo starym człowiekiem, którego nagle on zaczął biegać, nagle został pogoniony do tego, żeby stał się językiem współczesnym, mówionym. Zachował starożytną gramatykę, nie zupełnie starożytną, bo z okresu Miszny, czyli z późnej starożytności. Słownictwo sięgające epoki pierwszej świątyni, czyli słowa, które miały po 2,5 tysiąca lat, znaczyły to samo, co znaczą dzisiaj, masę zapożyczeń, a był zarazem też niewinny, na swój sposób niewinny. No nie miał właśnie slangu, nie miał kolokwializmu, wyrażeń dnia codziennego. Brakowało mu często jeszcze XIX-wiecznej hebrajszczyźnie określeń prostych na proste, nie wiem, wynalazki, sprzęty, rzeczy życia codziennego, i prędko to słownictwo na podstawie starych rdzeni, czyli tych jednostek semantycznych, z których hebrajski, na każdy język jest zbudowany, prędko takie słownictwo tworzono, sztukowano, prawda? Czy to były pojęcia i abstrakcyjne dotyczące różnych dziedzin życia i też brakujące pojęcia słowa z życia codziennego. W dodatku był jeszcze jeden problem. Problem polegał na tym, że każde słowo w języku hebrajskim kojarzyło się z czymś świętym. Nie dlatego, że my nazywamy po prostu, że hebrajski jest językiem świętym, no bo to jest oczywiście uzus, tak jest powiedziane w kulturze żydowskiej. Ktoś, kto nie jest w niej wychowany, nie musi wierzyć, że to akurat hebrajski jest świętym językiem. Natomiast ponieważ on był używany przez 2000 lat, głównym tym miejscem, gdzie hebrajski był, to była jednak synagoga, to był judaizm, to znaczy to była religia w działaniu, prawda, praktyka życiowa całkowicie zespojona z religią. No ale tam, czyli ta sfera, no byśmy powiedzieli święta, tak? To było miejsce, w którym hebrajski istniał, w którym się rozwijał, w którym napisano większość hebrajskich tekstów, no to prawdziwie każde słowo niosło za sobą jakieś skojarzenia z tej dziedziny. Zachowało swój potencjał, prawda, swoją taką moc tego, że są to, że my te klocki, którymi układamy naszą nową zabawkę, jaką jest nowy język, bo język to w ogóle jest taka troszkę piaskownica ze słowami, prawda, że my tak jak dzieci się bawimy i układamy nowe słowa, zwłaszcza jeśli to jest język, który
który się na nowo zaczyna rozwijać, no ale robimy to za pomocą tych klocków, które są bardzo często stare i próbujemy ułożyć na nowo jakąś, prawda, układankę. I one zawsze nam się będą kojarzyć z poprzednim użyciem, nawet jeśli zostały z tego użycia wycofane, tak? Dlatego wśród zresztą wielu ortodoksyjnych Żydów, takich, którzy na przykład nie uznają państwa, czy się nie pogodzili z tym, że język hebrajski stał się językiem mówionym w Izraelu. Są takie przecież środowiska w Jerozolimie, w Measzarim, ultraortodoksi tak zwani. Nie wszyscy, ale część z nich odrzuca i w sensie politycznym państwo izraelskie, ale też język hebrajski jako język mówiony, tak? Mówią wciąż jidysz. Albo w takim miksie jidysz i hebrajskiego, natomiast odrzucają hebrajski, który ma być rzeczywiście tym językiem, no właśnie do spraw wyższych. Uważając, że on zeświadczony, to znaczy przeniesiony do sfery świeckiej, po pierwsze się dość szybko zwulgaryzuje i to jest prawda, tak? To znaczy, no tak to niestety jest z językami, że język używany szybciej się wyciera, szybciej się złuszcza, no i też szybciej się być może trywializuje w niektórych sferach. Tutaj chodziło też o pojęcia, czy chodzi o pojęcia, no, odnoszące się do jakiejś rzeczywistości mistycznej, wysokoreligijnej. No, lepszy przykład taki, choćby pierwszy z brzegu, jest popularne, no po prostu używane dzisiaj słowo hebrajskie haszmal, to jest prąd elektryczny, elektryczność. No to słowo jest wzięte z Biblii, tylko że ono jest wzięte z wizji Ezechiela, to jest taki wybłysk, jak Państwo może pamiętacie, Księgę Ezechiela, jemu się pojawia Rydwan, tam są cztery postacie, tam się wszystko kręci, świeci i taki pojazd kosmiczny trochę. Nie wiadomo, co to jest. Taka bardzo ekstatyczna wizja, gdzie Bóg na niego zstępuje z niebios. No i w tym Rydwanie ten wybłysk, ta łuna nad tym Rydwanem nazywa się tam haszmal, tak? Więc jest to słowo przejęte z wizji, która przez setki lat, wizja Ezechiela, była uważana za taką jedną, no, z najbardziej mistycznych, wzniosłych wizji religijnych. Tylko niektórym adeptom kabały pozwalano zgłębiać coś, co się nazywa Masę Merkawa, czyli właśnie tę wizję Rydwanu. No i w związku z tym, jeśli stamtąd z tego Rydwanu bierzemy słowo, nazywamy się prąd elektryczny, tak? Taki, który z gniazdku, no to dla człowieka prawdziwie religijnego, przekonanego, że hebrajski to jest coś więcej niż język, tylko to jest nośnik pewnej energii duchowej, czy pewnej energii boskiej. No to było oczywiście kamieniobraz. Nie wiem, słowo zoar, czyli blask, prawda? No blask to dzisiaj pralnia w Izraelu, może się nazywać zoar, w związku z tym znowuż to jest, albo myjnia samochodowa, no to znowuż słowo przejęte, to oznacza blask, tylko ten blask już nie jest tym blaskiem, powiedzmy takim jak w kabalistycznym traktacie Sefer HaZoar, czyli księdze blasku, który oznacza, no, Boga, światłość jakąś, no tylko jest, stał się po prostu blaskiem wypolerowanego w myjni samochodu. Oczywiście to jest nieuniknione, to znaczy albo można było tego hebrajskiego nie używać i on wtedy zostałby językiem mistyków, rabinów, wiernych w synagodze, a używano by na co dzień innego. No ale skoro już tak się stało i tak się stało, to nie była kwestia jednej decyzji, tylko raczej pewnego procesu historycznego, w którym hebrajski był, no, uważany za język po prostu też na przykład w którymś momencie w XIX wieku za język wielu inteligentów żydowskich, którzy się asymilowali albo emancypowali, ale też chcieli pozostać inteligentami żydowskimi, a nie powiedzmy polskimi, rosyjskimi, austriackimi, tylko na tym hebrajskim im zależało. Mieli często bardzo ambiwalentny stosunek z kolei do języka jidysz, który uważali za język taki ludu, za język mówiony, za język bez literatury. Też stereotyp, jidysz miał swoją literaturę, ona się zresztą rozwija równolegle do hebrajskiego. Często wielu pisarzy pisało i w tym języku, i Bialik, i Yitzhak Leibusz Peretz, i właśnie Mendel Meucher-Sforim byli dwujęzycznymi pisarzami, więc też jak się często opowiada o takiej wojnie hebrajskiego z jidysz, to też nie do końca prawda, bo często te same osoby bardzo wiele zrobiły na obu polach. No ale tak, ale hebrajski, byli ludzie, którym zależało na tym, żeby hebrajski stał się również językiem świeckim. I tak się stało. Więc ale powstaje problem.
Jeśli ta, problem właśnie świeckości literatury hebrajskiej. Ja w którymś momencie wspomniałem o średniowiecznej poezji hebrajskiej, świeckiej i religijnej. Ona zawsze była utkana z języka, który był, no znowuż, tworzywem świętych ksiąg, tworzywem tego, co nazywano Sifrei Kodesz, czyli święte księgi. Tory, czy całości tego Tanachu, czyli tego, co chrześcijanie nazywają Starym Testamentem, czyli Biblii hebrajskiej i kolejnych rzeczy, które Żydzi pisali już po zamknięciu kanonu biblijnego, miszny, literatury midraszowej, literatury mistycznej, czy traktatów rabinicznych, prawda? Z tego robiono poezję, jak Jehuda Halewi na przykład pisze swoje wiersze, to oczywiście tam są komponenty arabskie, tam są różnego rodzaju słowa już całkiem współczesne jemu, 1000 lat temu, ale duża część tego substratu to jest język stary, prawda? I to, co próbowano robić, to próbowano na różne sposoby tę literaturę, tak powiedzieć, właśnie odczynić i wyprowadzić z Beit Midraszu i z synagogi, czyli z domu nauki i z bożnicy. To tworzono i to robili pisarze jidyszowi i pisarze hebrajscy, stylizację na literaturę ludową. To, co się często nazywa, no także i w Polsce, prawda, no choćby w Polsce taką epoką, gdzie to robiono, jest moda polska, moda na góralszczyznę, moda na Tatry, moda na no, taka chłopomania, prawda, próba pisania literatury językiem, już nawet wcześniej w XIX wieku, no wspomnieniem Oskara Kolberga można tu wspomnieć, prawda, a może i nawet Mickiewicza, tak, znaczy ludzi, którzy korzystają z folkloru, ale tak naprawdę ten folklor też w dużej mierze tworzą. W literaturze żydowskiej odbywało się to dokładnie w ten sam sposób, to znaczy intelektualiści szli w lud i żeby stamtąd zaczerpnąć legendy ludowe, opowieści, przypowieści. Przede wszystkim Żydów rzeczywiście o charakterze religijnym, tak? A jednocześnie sami ten folklor opracowywali, sami ten folklor robili na nowo, stawali się pisarzami, którzy zachowywali jakąś ciągłość, tak? To znaczy oni faktycznie zachowywali ciągłość no, pewnej tradycji, no, ale też tworzyli coś nowego. Tworzyli literaturę z folkloru albo literaturę folklorystyczną, korzystając z tych zasobów, które brali od ludu. One oczywiście takie rzeczy jak takie gawędy ludowe, one często utraciły, prawda, typowe walory dla takiej spontanicznie snutej opowieści, ale były produktem już pracy zawodowych literatów, tak, intelektualistów, no ale zachowały właśnie ten łańcuch tradycji. Stały się nawet czymś więcej. W przypadku żydowskim stały się czymś więcej. To znaczy one stały się czymś, co nazywano, pisarze jidyszowi to nazywali, ale pewnie o pisarzach hebrajskich to samo można powiedzieć, stały się nową torą, nowym pismem, nową torą ustną. To znaczy taką torą, która jakby zastąpiła w procesie odchodzenia od religii wielu właśnie inteligentów, którzy porzucali synagogę, albo bywali w niej rzadko, albo się emancypowali. Literatura zastąpiła piśmiennictwo rabinicze. Tradycyjny żydowski inteligent czy intelektualista niekoniecznie już chciał być rabinem, niekoniecznie chciał być uczestnikiem tego łańcucha jakby takiej hermeneutyki związanego z bożnicą, z jeszywą, ze studiami religijnymi, tylko zaczynał czytać i studiować i być może też tworzyć literaturę. Co jest ciekawe, ci pierwsi pisarze, no mówię właśnie o takich, o których wspomniałem, o Chaimie Nachmanie Bieliku, o wielkim izraelskim nobliście Szmuelu Josefie Agnonie, który zaczynał swoją drogę jako pisarz w latach 10. XX wieku, pisał długo, żył dość długo, umarł w 70., w 66. dostał Nagrodę Nobla.
był, jest do dzisiaj uważany za jednego z takich właśnie ojców założycieli literatury hebrajskiej, nauczyciela i mistrza Amosa Oza choćby. Wszyscy ci ludzie byli gruntownie wykształceni religijnie. Zwłaszcza jeśli idzie o literaturę hebrajską. Zresztą też bywało podobnie, ale może w mniejszym stopniu. Wielu z nich było absolwentami jeszyw. Jeszywa, czyli taka uczelnia rabiniczna, do której najczęściej one w tamtym, jeśli idzie o XIX wiek, to mówimy o jeszywach litewskich, w Wielkiej Litwie, takich placówkach jak Wołożyn, jak Mir, Kleck, Poniewierz, Łomża, ale też i w jeszywach w Warszawie czy w Galicji. To były placówki oczywiście gruntownych studiów religijnych, często bardzo elitarne. Jeszywa Wołożyńska uchodziła w XIX wieku za jedną z najbardziej elitarnych uczelni rabinicznych na świecie, w ogóle w żydowskiej historii, gdzie przyjeżdżali różni ludzie, no bo to się płaciło oczywiście, ale wielu ojców wysyłało swoich synów, prawda, na takie studia. Więc ci pisarze uformowani w jeszywach, którzy często nie zostali rabinami, porzucili studia rabiniczne, weszli na ścieżkę literatury, też często znając inny język, czytając po rosyjsku, czytając może po polsku, tak, po niemiecku, więc te dopływy innych tradycji czy innych kultur były silne. Jednocześnie byli erudytami, jak oni znali całe piśmiennictwo rabiniczne, różne warstwy tego języka hebrajskiego i z niego zrobili literaturę. No znowuż, dlatego tak trudno mówić o świeckości ówczesnej literatury żydowskiej, ponieważ autor, który uprawiał pisarstwo świeckie, znaczy świeckie to oznaczało tyle, że ono nie należało do piśmiennictwa usankcjonowanego religijnym autorytetem, choć mógł pisać o Panu Bogu, prawda, i tych, no, tak jak Agnon czy Bialik, ale no, to nie była halacha, znaczy to nie było piśmiennictwo rabiniczne. No oczywiście musiał się liczyć i liczył się z tym, że pomiędzy wierszy jego poezji czy prozy będzie tak jak podszewka przeświecać ta tradycja piśmiennicza judaizmu. Czy to będą biblijne obrazy, czy metafory, czy cytaty, czy kryptocytaty z Midraszy, z Talmudu, z jakichś średniowiecznych rabinów, prawda? Najczęściej jednak od XVIII wieku, czyli od czasów Haskali, czyli tego odrodzenia, znaczy oświecenia żydowskiego, kiedy ten hebrajski został przywrócony, znaczy używany, już zaczął być używany właśnie jako język świecki, oczywiście Biblii. Więc jak się czyta Agnona, czy jak się czyta Bialika, czy jak się czyta tych wcześniejszych właśnie, może nie współczesnych izraelskich pisarzy, bo oni już bardziej odeszli, już mają to tworzywo w postaci no tego języka codziennego, chociaż też oczywiście u nich to jest. Tu Crój i Szalew, bardzo popularnej w Polsce i pięć jej powieści się ukazała. Ona cały czas się bawi midraszami, nawiązaniami do Biblii, cytatami. A u pisarzy tej pierwszej epoki rozwoju hebrajskiego to było nagminne, to znaczy co zdanie to jakieś nawiązanie do Biblii, to jakiś idiom, to jakieś sformułowanie, to jakiś stary czasownik. Także te wszystkie, całe ich książki były takimi palimpsestami warstw języka, tradycji, epok. No, stanowiły też substytut świętych tekstów, prawda, świętych ksiąg. Nie były to święte księgi. Oni już zgadzali się z tym, że nie były to święte księgi, ale nie były to jeszcze literatura całkiem świecka. No stąd właśnie z tego problemu języka wynikają paradoksy tej literatury, prawda? Że wczesne pisma hebrajskie, znaczy czy ta literatura, no ta nierzadko proste dialogi, prawda, dotyczące życia codziennego są pisane językiem sięgającym pieśni nad pieśniami. Tak, czyli bohaterowie współcześni mówią językiem, który ma 2500 lat. Są złożone, prawda, z różnych kalek, cytatów, kryptocytatów, zapożyczeń. U Agnona często po prostu bohater no, mówi jakąś frazą z Talmudu albo mówi z Midraszy. To świadczy oczywiście o erudycji autora i często jest bardzo świadomą grą z językiem. No, z drugiej strony czasami wynika
może nie tyle z nieporadności, co jeszcze z pewnych braków, to znaczy ten język jeszcze bywa sztywny, tak? To jest troszkę tak, jakby dzisiaj byśmy mówili językiem Kochanowskiego, czy no nie, nie mówimy, ponieważ to się nam bardzo szybko zmienia i my na ucho bardzo szybko rozpoznajemy, co jest stylizacją, co jest nieudaną stylizacją, a co jest nawiązaniem, co jest pastiszem, no a co jest próbą jakoś tworzenia właśnie jakiegoś takiego języka z dawnych epok, tak? Często to brzmi bardzo sztucznie, rzadko się udaje, prawda? No, w polszczyźnie najczęściej mówimy o trylogii Sienkiewicza jako udanej stylizacji języka staropolskiego, no też trzeba powiedzieć sobie, że jest to oczywiście pewien wynalazek, prawda? Że tak bohaterowie, czy ludzie w XVII wieku, które Sienkiewicz opisuje pod koniec XIX wieku, w swoich książkach tak nie mówili, no to jest wymyślone, tak? To jest znowuż pewien twór. W hebrajskim to wyglądało tyle, jeszcze, że powiesz, że ta historia na 3 razy dłuższa, więc tego języka było z epok znacznie więcej, ale jako, że on, tak jak już mówiłem wcześniej, że on nie był mówiony, więc zrobiono z pisanego. Pisane stawał się językiem mówionym, dawało to różne efekty początkowo artystyczne, zanim ten język się rozluźnił, zanim on się uelastycznił, zanim on się stał po prostu językiem życia codziennego i codziennej literatury, gazet, radia potem, prawda, no już dzisiaj telewizji i wszystkiego. Więc a cały ten proces przebiegał bardzo, bardzo prędko. Mówimy o właściwie 2 pokoleniach. Powiedzmy przełomu XIX i XX wieku, tak? Kiedy ta proza wtedy wchłania w siebie błyskawicznie no, kompletny zestaw historycznych warstw języka, prawda? Biblijną, rabiniczną, liturgiczną, średniowieczną, filozoficzną, hasycką, czyli mówimy o hebrajszczyźnie XVIII-wiecznej, ale takiej wygłaszanej w XIX-wiecznej, w kazaniach hasyckich, w homiletyce. No więc wszystkie te rzeczy, wszystkie te warstwy, wszystkie te pojęcia, też często pojęcia literaturoznawstwa hebrajskiego są brane z religii, z pojęć religijnych, tak? Mówi się o pojęciu, jest takie pojęcie jak nusach. Nusach oznacza tyle, co styl. Styl pisania, ale to jest pojęcie z synagogi, to jest tradycyjny sposób śpiewania modlitw, który jest pewną tradycją, zwyczajem w jakiejś danej społeczności, w danej gminie. Często może mieć setki lat, że się według takiego nusach, czyli takiego stylu, śpiewa określone modlitwy, są pewne miejscowe, minhagim, czyli zwyczaj. Do innego świata. Jest pojęciem religijnym przejętym do świata literaturoznawstwa. Więc dlatego ta literatura, zwłaszcza wtedy, bo potem to się rozluźnia, później erudycja troszkę też słabnie. Współcześni pisarze izraelscy może nie są już tak oczytani w literaturze religijnej, często w ogóle nie są w niej oczytani, jak byli ich dziadowie, tak, którzy działali na tych 2 jakby frontach, czy na 2, siedzieli na 2 stołkach, jak wolicie. Znaczy byli religijnymi Żydami, czy takimi Żydami, którzy odeszli od religii, ale byli wykształceni, wychowani w religii, a jednocześnie byli pisarzami. I dlatego u nich jest i Miszna, i Midrasze, i poeci Złotej Ery Hiszpańskiej, i Haskal. O Bieliku mówiono, jego zwolennicy, Chaima Nachmana Bielika, czyli tego no właśnie hebrajskiego, powiedzmy, Mickiewicza, czyli brać jego rangę dla współczesnej literatury izraelskiej, hebrajskiej, mówiono, że wchłonął w siebie całą diasporę, to znaczy, że on wchłonął w jego języku jest 2000, a nawet więcej, bo przecież się zajmował też starożytnością, lat tradycji. Więc dla wielu pisarzy już wtedy było to muzeum, tak? Bielika krytykowano, potem krytykowali Agnona. Tacy ludzie jak Brenner, o którym wspomniałem, czy Gnesin, który próbował pisać po hebrajsku, jak Flaubert, mówili, że trzeba tamto zostawić, że tamta tradycja wielowiekowa jest obciążeniem, że trzeba nauczyć się pisać inaczej, że hebrajski też jako język mówiony musi służyć już do czego innego. I faktycznie tak w tę stronę
ta literatura poszła, to znaczy poszła jednak do porzucenia tego długiego ogona, na przykład literatury rabinicznej. Już nie jest takim antykwariatem, w którym jest rzeczywiście wszystko. Być może to w ogóle jest wynika z przemian rozmaitych cywilizacyjnych, w której takie erudycyjne pisanie nie jest już tak bardzo w cenie, jak kiedyś było, i mało który pisarz posługuje się tyloma epokami, prawda? Mało kto dzisiaj pisze jak Joyce albo tak jak Borges, tak? A to byliby pisarze podobni, robiący podobne rzeczy w języku. Chociaż oczywiście nie, jeszcze jacyś są. Więc niektórym zależało o tym, żeby pisać po hebrajsku o sprawach kraju, o sprawach odbudowującego się, czy tworzącego się na nowo społeczeństwa hebrajskiego w Iszuwie, a potem w Izraelu, już językiem bez tych bez tych 2000 lat na przykład diaspory, żeby wziąć język Biblii i go jakoś tak dostosować do tego, co nowe. To się oczywiście nie udało. Znaczy gdzieś pozostała wypadkowa dwóch tych procesów. Tradycja częściowo odpadła, ale jednocześnie bardzo z niej wiele epok języka i literatury zostało w tym, czym dzisiaj jest literatura. I jeszcze chwilkę o pisarzu hebrajskim. Widzę, że tutaj się pojawiło jedno pytanie, to ja zaraz na nie odpowiem. Pisarz hebrajski, w języku hebrajskim to słowo to brzmi sofer. Sofer, Amos Oz to jest sofer, prawda? Cały problem z językiem hebrajskim i z tą tradycją polega na tym, że sofer to oczywiście kiedyś był ktoś, kto nie był pisarzem w takim sensie, jak Thomas Mann jest pisarzem, tylko sofer to był skryba. To był ktoś, kto przepisywał dokumenty, a przede wszystkim Torę ze zwoju na zwój, prawda? To był przepisywacz, pisarz. W polszczyźnie akurat mamy szczęśliwie tę tradycję, że pisarzem kiedyś nazywano nie człowieka, który siadał, powiedzmy, i pisał, Jarosław Iwaszkiewicz, pisarz, tylko pisarzem był taki ktoś, kto sporządzał dokumenty, kto po prostu często ludziom niepiśmiennym przekładał ich słowo mówione na pismo, prawda? To był pisarz. Mówiło się o pisarzu ulicznym, czyli takim kimś, kto miał swój mały, prawda, taki warsztacik i do niego się szło, on pisał za kogoś. I echo tej tradycji, to jest bardzo ciekawe, że to pozostało w hebrajskim i na przykład Agnon uważał się w pewnym sensie za sofera. Znaczy, kto to jest pisarz hebrajski? To jest ktoś, kto pamięta, że jego poprzednikami byli nie tylko ludzie, którzy tworzyli teksty, ale to byli też ludzie, którzy przepisywali święte teksty. Podobnie pamiętał o drugim elemencie tej tradycji, że duża część tego piśmiennictwa rabinicznego to było nie tylko tworzenie tekstu, to było tworzenie komentarzy do tekstów, które już istniały, do Tory przede wszystkim, tak? Że taki człowiek, taki rabin średniowieczny, to on jest przede wszystkim komentatorem, on jest parszan, czyli ktoś, kto tworzy pejrusz, czyli tworzy komentarz do tego, co już istnieje. Literatura jest tak jakby komentarzem do tego, co było wcześniej. Ona nie musi być dosłownie. Powieści Agnona nie są dosłownie komentarzami do Księgi Rodzaju, ale on cały czas ma we własnym poczuciu, ma poczucie, że jest kimś takim, że jest też jest pisarzem, przepisywaczem cudzych, ale też pisarzem nowego, bo jest komentatorem, więc dodaje, więc rozwija, prawda. I trzeci element to jest antologista, to jest ktoś, kto robi chibur. Chibur w języku hebrajskim to jest składać do kupy różne elementy, zbierać. To jest tak, jakby ktoś tworzył antologię tekstu, tak jak się tworzy słownik, czy tak jak się tworzy encyklopedię. Jest w tym jakaś taka encyklopedyczna wyobraźnia, prawda? Od słowa chibur pochodzi słowo mechaber. Mechaber to jest ktoś, kto składa słowa do kupy i to jest tyle, co autor. Więc pisarz hebrajski, pewnie Amos Oz też, nie wiem, czy Edgar Keret, czy współcześni literaci izraelscy by sobie o to powiedzieli. Może już zarzucili ten sposób myślenia o tworzeniu literatury. Natomiast na tych początkach, jak to już ostatnie zdania, prawda, na tych początkach to chyba tak wielu o sobie myślało, że łączą te trzy różne elementy, że pisarz hebrajski, czyli ktoś, kto się decyduje pisać w języku mającym
tak długą i tak jednak określoną tradycję, jaką jest hebrajszczyzna, jest zarazem soferem, to czyli jest kimś, kto przepisuje, nadpisuje, tworzy jakieś takie palimpsesty sensów nad czymś, co już istnieje. Jest komentatorem, dodaje nowe sensy interpretacji, rozwija coś, co wraz z Torą, prawda, stało się cywilizacją żydowską, tam 25 wieków temu. I jednocześnie zbiera, wybiera, kompiluje. Kompilator to jest ktoś taki, kto jedno zarzuca, a drugie włącza do antologii, prawda? Antologista jest autorem. I w polu tych trzech rzeczy ta literatura się rozwija. Rozwija się prędko, rozwija się bardzo ciekawie. No i wreszcie się chyba trochę odczepia od tego ogona, o którym cały czas mówię, i idzie w świat już w tej chwili jest. Nie wiem, czy jest taka sama jak inne literatury świata, bo każda literatura ma swoją własną historię, swoje własne źródła, czy to pisane, czy to mówione, swoje własne dzieje, krótsze bądź dłuższe. Natomiast taka byłaby specyfika hebrajszczyzny i mając na kolanach nową powieść Amosa Oza, czy nowe opowiadania Edgara Kereta, czy ludzi piszących, no Amos już nie żyje, ale Keret, właśnie jego kolejna książka się ukazała, czy jeszcze młodszych pisarzy izraelskich, czy jakiś kryminał, czy coś, co zostało napisane po hebrajsku, warto pamiętać, skąd to się wzięło i dlaczego to jest takie długie i dlaczego to jest takie, a nie inne. To ja Państwu bardzo dziękuję. Odpowiem jeszcze na pytanie, bo zobaczę w czacie. Pytanie pana Piotra, jaka jest etymologia słowa hebrajczyk? O, to jest ciekawe, to mówiłem o tym niedawno na jakimś innym wykładzie. Słowo iwri, a hebrajczyk to jest tyle co iwri. Iwri znaczy ten, który przechodzi, to jest od czasownika awar. Awar znaczy przejść, minąć, przekroczyć. Abraham jest iwri, dlatego że on przechodzi za Eufratu, on przechodzi w stronę Kananu, on jest z tamtej strony rzeki. Over to jest ten, który przekracza, który gdzieś idzie, który mija też różne rzeczy. Być może też przekracza w sensie religijnym, tak? To znaczy dokonuje jakiejś takiej transgresji. Więc to się wszystko gdzieś w tym hebrajczyku łączy i w tym jednym źródłosłowiu. Hebrajski jest językiem właśnie ufundowanym na takich trzyliterowych rdzeniach, które wyprowadzają, ja określałem jakieś pole semantyczne, z niego można jako kłącze wyprowadzić całą rodzinę wyrazów. I wri, w związku z tym też język iwrit, język hebrajski, bierze się z tego czasownika, który do dzisiaj istnieje oczywiście w hebrajskim, awar właśnie, mijać, przechodzić, przekraczać. I iść gdzieś dalej. To tyle. To jeśli nie ma więcej pytań, to ja w takim razie chyba się z Państwem pożegnam, rozłączę. Dziękuję bardzo tym, którzy mnie teraz słuchali na bieżąco i może jeszcze ktoś ten film z nami obejrzy, ze mną obejrzy później. Dziękuję bardzo. Dobrego wieczoru.